Co zostanie z wielkiego skoku e-commerce? Przyszłość e-handlu po opanowaniu pandemii. To temat debaty Rzeczpospolitej. Debaty, podczas której próbowaliśmy odpowiedzieć na to wielkie pytanie. Mieliśmy wielki wzrost, jeżeli chodzi o e-commerce i co z tym wzrostem będzie dalej? Czy e-commerce stał się już znaczącym i trwałym elementem pejzażu handlowego w Polsce, czy jeszcze czekają go jakieś trudniejsze wyzwania? Odpowiedzi były niesłychanie interesujące. Poprzedni rok, rok pandemiczny, pandemii, którą mam nadzieję, a na pewno wszystkim życzę, mamy już za sobą, to rok ogromnych wzrostów na rynku e-commerce. Jak podaje wiele badań, wzrosty mieszczą się na poziomie między 31 a 4%, a nawet do 30% w kwestii wartości towarów sprzedawanych na tym rynku w porównaniu, w ujęciu rok do roku. Żeby zrozumieć skalę zmiany, to warto byłoby też mieć świadomość tego, że według GUS-u w 2019 rynek e-commerce stanowił 6% polskiego handlu detalicznego, a w 2020 wzrósł już prawie dwukrotnie do 12%, a prognozuje się dalsze wzrosty nawet do poziomu 23% w roku 2003-2004. Rok 2020 był przełomowym rokiem, jeżeli chodzi o kwestie rozwoju rynku e-commerce, zarówno w tej sferze konsumenckiej, jak również w sferze współpracy z firmami, które zajmują się doręczeniami, które my jako Urząd Komunikacji Elektronicznej monitorujemy. Były to wzrosty rzędu 40%, jeżeli chodzi o liczbę przesyłek, 30%, jeżeli chodzi o wolumeny, ale to na pewno nie jest jeszcze koniec. Być może ten wzrost już nie będzie taki bardzo gwałtowny, dynamiczny, skokowy, ale to będzie wzrost, który będzie wzrostem organicznym. Na pewno w przyszłości do tego wzrostu przyczynią się takie czynniki, jak chociażby wprowadzenie nowych standardów w komunikacji elektronicznej, jakimi jest standard 5G. A więc tutaj możliwość świadczenia usług z minimalnym opóźnieniem, z zapewnieniem bardzo wysokich przepływności. Wybuch COVID-19 znacząco przyspieszył transformację w kierunku e-commerce. Znacznie więcej firm rozpoczęło swoją przygodę w internecie niż w roku poprzednim. Również wzrosła liczba osób dokonujących zakupów. To jest duży wzrost o ponad 11 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego roku. Wierzymy, że e-commerce będzie się nadal rozwijał. Te wzrosty w poprzednim roku były bardzo spektakularne, ponieważ były to wzrosty 30-40%. Wierzymy, że rozwój będzie głównie w kierunku sprzedaży omnichannelowej i zapewnienia doświadczenia klienta we wszystkich kanałach, tak żeby faktycznie mógł sobie wybierać i korzystać w dowolny sposób. Natomiast pewnie ten rozwój troszeczkę wyhamuje. Jeśli chodzi o innowacje, które zostały zaproponowane przez gigantów technologicznych, to zdecydowanie możemy mówić tutaj o trzech trendach. Po pierwsze, akceleracji takich rozwiązań, które istniały przed pandemią, natomiast były wykorzystywane przez największych graczy jako pewna wisienka na torcie. Mówię tutaj o rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości i rozwiązaniach typu wirtualnych przymierzalniach, gdzie naprawdę konsumenci z poziomu własnej kanapy mogli przymierzyć sobie but i zobaczyć go naprawdę dosyć mocno realistycznie. Dodatkowo jako Facebook wprowadziliśmy i zaakcelerowaliśmy dwa potężne rozwiązania, które na pewno wspierają MŚP. Pierwsza z nich to są sklepy na Facebooku, które umożliwiają zrealizowanie witryny online właśnie temu sektorowi. A trzeci trend, który można by było kolokwialnie powiedzieć Facebook stoi, to jest coś, co nazywamy discovery commerce, czyli takie odwrócenie myślenia. To nie konsumenci szukają produktów, ale to produkty szukają konsumentów.
Ubiegły rok to niezwykła zmiana, jeśli chodzi o nową kategorię konsumenta w e-commerce. Są nią seniorzy, którzy bardzo mocno korzystali z rynku e-commerce'owego w ubiegłym roku. Dla nas była to nowa przestrzeń do tego, aby pomóc osobom starszym przejść przez procesy zakupowe, procesy podejmowania decyzji, procesy płatności, czy w końcu wybrania odpowiednich partnerów kurierskich, którzy takich seniorów byliby w stanie obsłużyć. Jest to nowa przestrzeń, bo konsumenci e-commerce'owi zwiększyli się o 11% w ubiegłym roku, a seniorzy do tej pory nie korzystali z tego. Także duża, duża przestrzeń dla nas o to, aby o tą grupę i zawalczyć, i zaopiekować się nią w przyszłości. Rok pandemii pokazał, że część naszych procesów i część naszego świata jest nieprzystosowana i jeszcze nie gotowa na to, żeby w szybki i łatwy sposób zapewnić chociażby dostawy szczepionek do każdego miejsca na świecie. I tutaj patrząc na to, mówimy tu zarówno o tej infrastrukturze na ostatnią milę, jak i też o tej infrastrukturze, która wielkogabarytowe dostawy będzie przewozić z punktu A do B, które później mogą być dostarczane. I tutaj patrząc na to, widzimy zarówno zagrożenia, ale również szanse. I szanse są takie, że po pierwsze otwiera się przestrzeń dla nowych pomysłów, które to w dziedzinie zarówno e-commerce'u, ale i też infrastruktury e-commerce'owej będą wpływały później na dostawy również takich pojedynczych produktów. My z punktu naszego widzenia mówimy tutaj o dostawach w bardzo zimnym reżimie temperaturowym. To był szereg wyzwań i jak tutaj padały najpierw zdania o tym, o marcu i o kwietniu, o tym szybkim wzroście, to się potem wypłaszczał. No to najpierw rzeczywiście mieliśmy taki rzut klientów i nagłe porwanie się na kanał online'owy i wiele systemów tego nie wytrzymało. To był problem z dostawą przesyłek na czas, były problem z przepakowywaniem ich w magazynach, były problemy z dostępem do asortymentu. Natomiast po tych 2 miesiącach to, co widzieliśmy, no to, że szereg firm odrobił niesamowicie skutecznie pracę, przede wszystkim pod tym kątem operacyjnym, ale też to, co chyba trzeba bardzo mocno odnotować, co się działo i co będzie takim trendem, to jest firmy naprawdę przedefiniowały to, jak się zachowują, czyli bardzo mocno postawiły na doświadczenia klienta, żeby jak najbardziej upraszczać, ułatwiać wszystkie możliwe interakcje, żeby w odpowiedni sposób budować komunikację i przenosić wszystkie wysiłki marketingowe na kanały, które docierają bezpośrednio.